Znane i mniej znane pieśniczki wypełniły wnętrze Karczmy Olza w Istebnej, gdzie odbyły się we wtorkowy wieczór 2 listopada 22 Zaduszki Istebniańskie, 21 lat. Prowadziło to Stowarzyszenie i Muzeum imienia artysty Jana Wałacha na Andziołówce i również w tym roku są głównym inicjatorem, a my jako z ramienia Gminnego Ośrodka Kultury i tego wydarzenia głównego w tym roku, w ramach Roku Górali w województwie śląskim, mamy przyjemność dołączyć się do tego spotkania dzisiejszego. Mi się jeszcze te kojarzą zaduszki z latami młodzieńczymi, kiedy to też kiedyś brałem udział jako wykonawca w takich zaduszkach, jak mnie poprosił, zaprosił Zbyszek. Wałach. Jeszcze chodziłam do liceum, jakieś tam początki na skrzypcach, i było to dla mnie już niezwykłe wydarzenie, bo jednak się sięgało też tą pamięcią, powracało się do, e, wspomnieniami do tych właśnie ważnych osobistości, które e, budowały tą naszą tożsamość regionalną, były takim trzonem tej tradycji, tej kultury w, w Trójwsi Baskickiej. A teraz e, w tym roku uznaliśmy, żeby to zrobić większe, na większą skalę, bo też nie oszukujmy się, coraz więcej tych zacnych ludzi odchodzi. E, i jakby każdy rok był poświęcony jednej osobie, no to byśmy, nie wiem, czy zdążyli wszystkich tych najlepszych ludzi zasłużonych docenić i powspominać i, i, i przedstawić tym, co jeszcze ich może nie znają. Bohaterkami wieczoru były trzy wyjątkowe kobiety z gminy Istebna – Zuzanna się Zuzanna Kawulok oraz Urszula Gruszka. Wspominamy trzy panie, które łączyła tradycja, łączył folklor, łączyła muzyka, umiłowanie tej ojczystej ziemi, tej małej ojczyzny. E, także nieprzypadkowe postacie, i sięgamy tutaj do Istebnej, sięgamy do Jaworzynki, sięgamy do Koniakowa. E, większość z nas obecnych, myślę, na Zaduszkach pamięta te postaci, e, miała możliwość spotkania się z nimi, no a teraz niestety pozostaje pamięć, ale pielęgnacja tej pamięci to jest ten wymiar, który. Chcemy dalej prowadzić, kontynuować i to jest też przekazywanie tradycji. O oprawę muzyczną spotkania zadbali muzykanci strój reprezentanci różnych kapel i pokoleń. Powiedziałam Zbyszkowi Wałachowi, że marzyłoby mi się jeszcze powtórzyć koncert Beskidzkich Muzykantów z inauguracji Roku Górali śląskim 12 czerwca, która się odbyła w Istebniańskim Kościele. Jeszcze to było pod takim większym rygorem i obostrzeniami e, i nie oddało też to może takiego całego efektu. A tu dzisiaj też w kameralnym miejscu e, niesamowite głosy, niesamowite osobistości, bo to w sumie najlepsi muzycy w stryjści beskickiej się spotkali, żeby tu dziś właśnie dla tych osób zagrać i pokazać właśnie to piękno, które tu u nas jest. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego o Marta Szymik-Telesz.